Cześć, witajcie na kanale Żużlowy Degustator, z tej strony Rafał, a to jest pierwszy odcinek Zakręconej Lufy z Rafim, czyli lufy, do której zapraszam tylko i wyłącznie naszą drużynę pierścienia z Zakręconych w lewo. W pierwszym odcinku na pierwszy ogień poszedł Mati Mohikanin. Cześć Mateusz. Siema Rafi, siemano wszystkim widzom. Więc jak sami wiecie, będzie to odcinek częstochowski. Mateusz jest kibicem Włókniarza Częstochowa, więc pytania będą dotyczyły tylko i wyłącznie tego klubu. Mateusz, jak myślisz, jak wysoko postawiona zostanie poprzeczka? Jak dobrze się czujesz przed swoim testem? No powiem tak, lekki stresik jest. No może nie jak przed maturą, ale też to taki ważny sprawdzian. No kurczę, no mam nadzieję, że nie dam plamy. No, ja też mam taką nadzieję, bo wiesz, notowania kanału zaczną spadać. No dokładnie, powiedzą, a coś ty za kibic. No, słuchaj, no, ja... masz 12 pytań, na jedno z tych pytań możesz odpowiedzieć pomidorem, jeżeli nie jesteś pewny odpowiedzi albo po prostu jej nie znasz, pomidor jest liczony jako poprawna odpowiedź. W niektórych pytaniach będziesz mógł pomylić się o jeden przykładowo, albo po prostu podam ci konkretną ilość do wymienienia, powiedzmy, zawodników, medali i tak dalej. Rozumiesz, o co chodzi? Dobra, zaczynamy? Tak. A więc pytanie pierwsze. Ile tytułów indywidualnych mistrzostw Polski ma w swoim dorobku Sławomir Drabik? Indywidualnych medali czy mistrzostw? Mistrzostw. Ile razy wygrał ten No dwa razy. 91 i 96, a pomiędzy tymi sezonami Tomasz Golob był najlepszy. Nie ma punktów dodatkowych. To jest oczywiście dobra odpowiedź. Ale może punkty za noty delikatne. Dobrze. Pytanie numer dwa. W 2004 roku finał indywidualnych Mistrzostw Polski rozegrano w Częstochowie. Kto wygrał ten turniej? Kurczę, dobre pytanie. No już strzelam tego pomidora. Już od razu? Tak. Okej, okay, pomidor jest uznawany jako poprawna odpowiedź, a był to Grzegorz Walasek, zawodnik Włókniarza Częstochowa. No cóż, no, tak bywa. Okej, jak nazywał się pierwszy obcokrajowiec występujący w barwach Włókniarza? Odpowiedź było ich czterech naraz. Ich czterech, ale to muszę czterech wymienić, czy jednego? Nie, wymień jednego i będzie okej. Okay. Jednego, no to poczekaj. Oj, mam na końcu języka tego zawodnika. McLora. Nie, to było troszeczkę później. Pierwszym obcokrajowcem był choćby Jan Holub, Wardinek, Todd Wiltshire i Rick Miller. Był ich czterech w sezonie 91. Czyli mamy pierwszą złą odpowiedź. Pytanie czwarte. W 1951 roku Włókniarz występował pod inną nazwą niż Włókniarz. Była to nazwa taka sama jak jednego z klubów piłkarskich w Częstochowie. O jaki klub chodzi? Pod inną nazwą Włókniarz, to było coś częstochowskie stowarzyszenie. Chodzi mi o nazwę taką samą jak jeden z klubów piłkarskich, który istnieje nawiasem do dziś w Częstochowie. Do dziś. Na pewno nie Raków. Na pewno nie Raków. Nie, śmiejemy się. Kurczę, no już jest lipka z dziebka. Dobra, to będzie podpowiedź. Ten klub ma takie same barwy jak Włókniarz. No powiedzmy, pójdziemy w stronę zwycięstwa, Wiktoria. To jest dobra odpowiedź. Dobrze. Czyli trzecia poprawna odpowiedź, trzeci punkt dla ciebie. Pytanie piąte. Wymień przynajmniej trzech Australijczyków występujących w barwach Włókniarza w całej historii jego istnienia. Było ich pięciu, czyli musisz wymienić trzech z pięciu. No to zacznę od największej legendy, czyli Ryana Sullivana. Był jeszcze, teraz oczywiście Jason Doyle i Todd Wiltshire. Bardzo dobra odpowiedź. Pytanie szóste. Kto występując w barwach Włókniarza zdobywał tytuł indywidualnego mistrza świata? Chodzi o sezony, w których ten zawodnik był we Włókniarzu. To poczekaj, to Nicky Pedersen. Tylko czy ktoś jeszcze? I ktoś jeszcze poczeka. Oj, się nie ma, a nie jestem pewny, Gary Havelock. Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Chodziło o Marka Lorama. Sezon 2000. Mistrzostwo świata bez wygranego turnieju. No dokładnie. Ach, powinienem to jeszcze powiedzieć, ale Nicky bardziej mi zapada w pamięć. Tak, to był ten jego odlotowy sezon, gdzie wykręcił najlepszą średnią w historii Ekstraligi SA.
Dokładnie. Okej, okay, więc kolejne pytanie, pytanie siódme. Ile medali drużynowych mistrzostw Polski ma w swoim dorobku Włókniarz Częstochowa? No tylko cztery. No mam nadzieję, że to się zmieni i ten Nie stan chodzi rzeczy. O złote medale, tylko o wszystkie. A, o wszystkie. No to wszystkich to mogę się pomylić o jeden. No to tak, cztery są mistrzostwa. Trzy razy w finale to już siedem. No strzelam 12 medali. 13 jest poprawną odpowiedzią, więc mogę ją spokojnie zaliczyć. 4 złote, 3 srebrne i 6 brązowych. Pytanie ósme. W całej historii włókniarza jest tylko dwóch zawodników, którzy zdobyli 2 złote medale drużynowych mistrzostw Polski. Podaj ich nazwiska. Dwa razy. No to dwa razy. Możesz powtórzyć pytanie? Jeszcze raz. W całej historii włókniarza jest tylko dwóch zawodników, którzy zdobywali 2 złote medale drużynowych mistrzostw Polski. Podaj ich nazwiska. Dwa złote medale drużynowych mistrzostw polskich. A to jakieś ogólnie w klubach, czy tylko we włókniarzu? Nie no, z włókniarzem. To jak byli w barwach włókniarza. Aha, okej. No to poczekaj. No to dwukrotnie to... Sebastian Łamek. Tak, a drugi? I ojejku. Nie. Oj, kurczę. Nie, na pewno nie. Holtajns. No, chciałbym, ale nie udało się. Kurczę. Dobre pytanie. Nie wiem. Nie będę przedłużał. Drugim zawodnikiem był Artur Pietrzyk. Okej, czyli mamy trzecią złą odpowiedź. Pytanie dziewiąte. Jaka firma jako pierwsza weszła w człon nazwy Włókniarza Częstochowa? Firma Jawal. Który to był rok, pamiętasz? 90. Właśnie drugi ten, co wszyscy wypominają kibice jako najgorszy sezon w historii Włókniarza. Tak jest, to jest dobra odpowiedź. Pytanie dziesiąte. Włókniarz jedyny raz awansował do finału drużynowych mistrzostw Polski podczas rozgrywania rundy playoff. Który to był sezon i z kim przegrali w finale? Podczas rundy playoff i to było, poczekaj, 2006 z Wrocławiem. Bardzo dobra odpowiedź. No i nie mogło oczywiście braknąć nam pytań o Runę Holtę. Pytanie 11. No, ile razy Runę Holta odchodził z Włókniarza do Torunia? Z Włókniarza do Torunia za dużo, 2 razy. Dobra odpowiedź. To był sezon 2011 i 2017. I ostatnie pytanie. Jakie było najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej indywidualnych mistrzostw świata w wykonaniu Rune Holte? Poczekaj. Bodajże 5. miejsce. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? A niech będzie, co tam będę mu żałował. Jednak pomyliłeś się, bo to było 4. miejsce w 2010 roku. Więc to ale uznajemy też, jako... Tak, zaliczamy tą odpowiedź, bo można było się pomylić o jeden, chciałem cię troszeczkę podpuścić. Tak właśnie wyglądała pierwsza zakręcona lufa z Rafim, na której pojawił się Mateusz Mohikanin, kibic Włókniarza Częstochowa oraz członek naszej ekipy drużyny Pierścienia z kanału Zakręceni w Lewo. Za twoją obecność dziękuję ci bardzo gorąco, Mateuszu. No ja też tobie, Rafi, dziękuję bardzo za udział, będąc tym pierwszym. No, mam nadzieję, że reszta kolegów poprawi mój kiepski wynik. To ja mam nadzieję, że reszta kolegów dostanie trudniejsze pytania, żebyś wygrał. A wolałbym, żeby ktoś komplecik walnął. Dobrze, tak więc dziękuję za obecność na dzisiejszym odcinku. Zapraszam do zostawiania łapek w górę i do subskrybowania kanału Żużlowy Degustator. Już naprawdę bardzo niewiele brakuje do tych 5 stówek, a przypominam po raz, nie wiem już który, że po 5 stówkach robimy Q&A. Sam nie mogę się tego bardzo doczekać. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć. Cześć.